Prezenterka telewizyjna. Pisarka. Jako druga Polka zdobyła koronę ziemi. Podróżniczka. Gościem programu Wywiad Z jest Martyna Wojciechowska. Martyna Wojciechowska była gościem festynu lotniczego Lotnisko bliżej miasta w Michałkowie i to właściwie jedyna i niepowtarzalna okazja, by taki wywiad właśnie z panią Martyną przeprowadzić. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam tyle do pani pytań, że właściwie nie wiem, od czego mam zacząć. Czy o podróży, czy o planach na przyszłość, czy o kolejnej książce. Prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka, kierowca rajdowy, z wykształcenia ekonomista. Czego pani jeszcze w życiu nie robiła? Nie byłam nigdy pilotem, tak na poważnie. Zaczęłam robić licencję lotniczą, ale jej nie skończyłam, przyznam uczciwie. I na przykład nie jestem pilotem właśnie. Ale oczywiście jest wiele rzeczy, których nie skosztowałam w swoim życiu. Niemniej jednak podchodzę do życia w sposób dość hedonistyczny i czerpię z niego rzeczywiście pełnymi garściami. Bo wychodzę też z założenia, że jedyne, co nas ogranicza, to własna wyobraźnia. W związku z tym, jak tylko coś tam mnie zaczyna interesować, to za tym podążam przez moment, a potem najwyżej mam kolejną pasję i fascynację. Ale są takie, które się nie zmieniają. Tak? No, dziennikarstwo jest moją wielką pasją od zawsze. Wspinaczka w górach wysokich, nurkowanie. To zostaje. Martyna Wojciechowska i cztery żywioły. Tak, w sumie w myśl czterech żywiołów, bo każdy z nich w jakimś sensie mnie pociąga, ale ziemia najbardziej jednak. Ziemia, czyli podróże. Ziemia, czyli podróże, czyli zwiedzanie obcych krajów po to, żeby poznawać dalekie, egzotyczne kultury. Też po to, żeby dzięki temu nabierać dystansu do tego, co się dzieje w moim życiu tu i poznawanie ludzi, tak, to jest chyba największa moja pasja i nie przestaje być ciekawa ludzi, dlatego że potem jak wracam tu, w te polskie nasze kochane rejony, to mam ogromny dystans do wszystkiego, co mnie otacza i do tego, co mi się przytrafia. Chyba właśnie dlatego, że zdarza mi się oglądać różne dosyć niecodzienne obrazki. Ja oglądając pani reportaże w stacji TVN, pamiętam do dziś jeden z takich odcinków, kiedy oglądałam zapasy walk kobiet w Boliwii. Co na mnie wywarło ogromne wrażenie, oglądając to. Pani się godzi z taką rzeczywistością? Nie godzę się z tym, że Carmen Rojas, bohaterka, której pani wspomina, została tak dotkliwie pobita podczas zawodów w Boliwii, ale też nie jest rolą dziennikarza ingerowanie w ten świat, ponieważ ja jeżdżę po to, żeby ten świat pokazać i dać też nam wszystkim, mi samej też to bardzo pomaga, jakiś materiał do przemyśleń, do tego, żeby zastanowić się, co dalej. To, co robimy z naszym życiem, w jakimś sensie wpływa na losy świata. Jakkolwiek trudno jest nam w to uwierzyć, ale każda mała rzecz, w jakimś sensie ten świat albo oszczędza, albo jeszcze bardziej go okalecza. Ja się cieszę z tego, że mam wpływ na losy świata. Mój maleńki w lokalnej skali, ale mam. Ja chcę tak naprawdę pokazać kobietom w Polsce losy innych kobiet i dać im taki sygnał, żeby się zastanowiły też nad tym, co zrobić ze swoim życiem. Ale też muszę przyznać, że coraz bardziej korci mnie, żeby wchodzić głębiej, więc wychodzę z roli dziennikarza i zaczynam być bardziej aktywistką. Tak? Staram się ludzi inspirować do na przykład bardziej ekologicznego, bardziej świadomego życia, do tego, żebyśmy w ogóle dla siebie byli trochę bardziej wzajemnie do siebie nastawieni. I trudno mi się pogodzić z ograniczeniami zawodu dziennikarza, ale póki co to jest nieuchronne. Trzeba było tu przyjechać, żeby docenić rzeczy najprostsze, znane człowiekowi od stuleci. Tak dokładnie jest. Zresztą napisałam takie zdanie podobne w sumie też w mojej ostatniej książce, która jeszcze nie jest na rynku, ale już niedługo się ukaże. Zapiski podróżne, czyli zapiski różne de facto. Zapiski z ostatnich 10 lat mojego życia w drodze. Ponieważ będąc w drodze, doceniam te wszystkie proste rzeczy, tak? To, że jest jajko na miękko na śniadanie, że mam normalną łazienkę, że nikt mnie nie bije, że nikt nie dyskryminuje mnie z tego powodu, że na przykład, że jestem kobietą, bo musimy sobie uświadomić, że losy kobiet są bardzo dramatyczne w wielu rejonach świata.
I z tego wszystkiego jestem bardzo szczęśliwa, a potem wracam do kraju i jakoś tak po miesiącu o tym zapominam. Więc... Szkoda? Szkoda, szkoda. Dlatego staram się sama karcić się. Jak tylko troszkę narzekam, to mówię hej, 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 Martyna, no weź się w garść naprawdę. I to też mi daje odpowiednią perspektywę. Pewnie trudno pani z tych 10 lat wybrać najbardziej ekstremalne warunki, ale gdyby pani mogła i zechciała wymienić takie? Trudne pytanie, bo zależy, co pojmujemy jako ekstremum. Być może dla kogoś ekstremalne byłoby to, w jakich warunkach zdarza mi się żyć. Tak, że śpię gdzieś tam na sienniku, obłażą mnie robaki niejednokrotnie i jem byle co, byle jak, byle gdzie. Ale akurat mi to nie przeszkadza w ogóle. Tak? Znaczy, na wyprawie jestem na wyprawie i nie szukam luksusów. W związku z tym dla mnie to nie jest ekstremum. Ekstremalny wysiłek na wyprawach, no tak, czasem jest tak ciężko, że człowiek płacze, ale mimo wszystko masz dalej, więc chyba nie umiałabym tak przewartościować, co jest najbardziej ekstremalne, a co najmniej. Są takie trudne momenty i dla mnie najtrudniejszym momentem zawsze pewnie jest utrata bliskiej osoby, a kilka razy mi się to zdarzyło także na wyprawach, żeby stracić kogoś, kogo znałam. I chyba też najtrudniejszym momentem dla mnie stała się tęsknota. Mówię stała się, bo ja nigdy nie tęskniłam, aż do 3 lata temu, kiedy pojawiła się moja córka Marysia. I to jest bardzo miły komplikator mojego życia. Jest taki magnes, który przyciąga panią tutaj do Polski. Tak, ale każda mama wie, że jak przyciąga, to po prostu za 2 dni, jak tylko 3-latka zaczyna wariować, to mówi, Boże, jednak mogłam zostać na tej wyprawie, naprawdę, bo to jest, tak jesteśmy skazane na takie życie w rozdarciu pewnie, że i tęsknimy i chcemy być w drodze, a jak jesteśmy w drodze, to tęsknimy za domem. Każdy podróżnik ma podobne odczucia. Córka będzie z panią podróżować? No już podróżuje, bo jest tutaj gdzieś i ogląda samoloty. Mieliśmy dość ekstremalny lot w tę stronę. Lądowaliśmy w totalnej burzy i w ogóle były pioruny z prawej i z lewej strony. Pilot zresztą cudownie, pan Marcin, wymijał te burzowe chmury. Ja mówię o takich bardzo dalekich podróżach. Ja powiem tak, uważam, że dla małego dziecka te bardzo dalekie podróże nie są do końca wskazane. Moi koledzy podróżnicy oczywiście zabierają nawet 3-miesięczne dzieci na bardzo ekstremalne wyprawy. Ja wolę chyba nie stresować i mnie, i Maryśki i poczekam do momentu, kiedy ona sama będzie więcej z tego świata mogła czerpać. A póki co jeździmy trochę, oczywiście, ale jeszcze może nie tak bardzo ekstremalnie. Projekt Korona Ziemi zakończony. Jakie jest kolejne pani wyzwanie? Ja mam cały czas jakieś wyzwania różne. Góry na pewno. Znaczy to, że zakończyłam projekt Korona Ziemi, nie znaczy, że nie chcę się wspinać. Bo... K2? Nie, K2 to są bardzo wysokie progi, trzeba liczyć siły na zamiary. Wychodzę z takiego założenia, ale jest wiele pięknych gór, które mnie fascynują. Niższe 7-tysięczne Amadablam chociażby. Kilka 8-tysięczników, tak, leży w zasięgu moich poważnych zainteresowań, przyznaję. Natomiast póki co jako mama 3-latki nie mogę pozwolić sobie na wyprawę, która trwa non-stop 2 miesiące na przykład. I odkładam te plany, aż Marysia podrośnie i zrozumie. Kto jest pani takim autorytetem, jeśli chodzi na przykład o te wspinaczki? Wanda Rutkiewicz na przykład? No, Wanda Rutkiewicz jest autorytetem dla nas wszystkich i powinna być, bo to wyjątkowa kobieta była, naprawdę. To do dzisiaj nie pojawiła się taka kobieta w świecie wspinaczkowym. Przede wszystkim niesamowita osobowość. Jest bez wątpienia dla mnie wielkim, wielkim wzorem do naśladowania, ale mam wielu kolegów, którzy zajmują się himalaizmem. Krzysztof Wielicki, który robi to wszystko, jakby człowiek miał wrażenie wręcz od niechcenia i bardzo mu tego zazdroszczę. Tych możliwości fizycznych, choć jest ponad 60-latkiem, nie wypominając, to jest znacznie sprawniejszy niż ja. Ale... Patrzę też na ścieżki innych eksploratorów w różnych dziedzinach, których spotykam i mam ten przywilej, że jako redaktor naczelny National Geographic codziennie spotykam pozytywnie zakręconych ludzi i codziennie czuję się taka malutka, bo naprawdę obcowanie z osobami formatu, nie wiem, chociażby Marek Kamiński, który dostał ostatnio nagrodę Travelera Grand Prix za całokształt, to sprowadza człowieka na ziemię. Za każdym razem, proszę mi wierzyć. Po to, co dla mnie osiągalne, będę sięgać. Tak, ale też jest takie powiedzenie, jedyne co nas ogranicza, to własna wyobraźnia. I ja się tego trzymam. To znaczy...
nie jest, wydaje mi się, problemem, że my sięgamy po coś nieosiągalnego i tego nie dostajemy. Znacznie bardziej poważną sytuacją jest, uważam, i niebezpieczną, że sięgamy na te najniższe półki i bez trudu to dostajemy, bo to bardzo rozleniwia. Otóż ja zawsze chcę sięgać na najwyższą półkę i się wspinam w ogóle na same palce i sięgam. Nie zawsze mi się udaje sięgnąć tam, gdzie planowałam, ale sama próba jest już ważna, sama droga w życiu jest w ogóle ważna. I nawet no, jeśli, no to może niech to będzie z tej półeczki niżej, ale celuję wysoko, mimo wszystko. To są te słowa, też myślimy o czymś, śnimy o tym, ale każdego dnia znajdujemy 100 wymówek, żeby tego nie zrobić. To jest coś z tego typu, prawda? Boimy się własnych marzeń? Bo dokładnie tak jest, że kiedy jesteśmy czasem już na progu realizacji naszych wielkich marzeń, to nagle marzymy o wielkim kataklizmie, który się rozpocznie, żebyśmy nie musieli się zmierzyć tak do końca z tym wyzwaniem, które sami sobie postawiliśmy. Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji tuż przed metą rajdu Dakar, czy tuż przed szczytem Mount Everestu. Tak, zrzucę wszystko na pogodę, bo w momencie, najłatwiej. No, kiedy człowiek zostaje już sam na sam ze swoim wyzwaniem, to już nie ma żadnego wytłumaczenia i to jest bardzo paradoksalna sytuacja, ale tak naprawdę szukamy w świecie zewnętrznym wytłumaczeń, dlaczego czegoś nie możemy zrobić. Bo dziecko, bo obowiązki, bo praca i tak dalej. Ja nie wierzę w takie wytłumaczenia, aczkolwiek sama je stosuję. Na przykład całe życie się odchudzam i tłumaczę, że nie mogę tego zrobić tak, jakbym chciała, bo coś tam. Taki babski temat, przepraszam, poruszyłam. Ale prawda jest taka, że tam oszukuję troszkę. Sama przed sobą też, mówiąc kolokwialnie, ściemiam, bo jak człowiek chce, to może, naprawdę. Teraz usłyszymy panią w Radiu Z, bo tam nowe programy, Martyna Ekstremalna. Bardzo się cieszę, że wygrałam w konkursie Radia Z. Były 3 programy, spośród których słuchacze mogli wybierać, ale teraz po części też widzowie, bo już strona internetowa się tak rozhulała, że też można oglądać nas, jak nagrywamy te audycje radiowe. Bardzo to dla mnie miłe, że dostałam tak duże poparcie, bo tam ponad 60% słuchaczy na mnie zagłosowało. I no, tylko skłania mnie to do tego, żeby podwyższyć sobie poprzeczkę. Nie jestem radiowcem, nie mam doświadczenia radiowego, więc to też takie nowe zupełnie wyzwanie, ale im więcej nowych wyzwań, dla mnie to tym lepiej, bo to mnie mobilizuje cały czas. Muszę powiedzieć, my jesteśmy na lotnisku w Michałkowie, tuż obok Mi-24. Czy to jest jakaś zapowiedź kolejnej pani pasji? Ja się tak opieram w ogóle tutaj o ten sprzęt bojowy. Szalenie mi imponują piloci, muszę powiedzieć. W ogóle mam słabość do mundurowych, ale też mam oczywiście ogromny sentyment do maszyn latających. Ja chyba nie będę latać. Ale traktuję też samoloty i śmigłowce bardzo użytkowo, bo niejednokrotnie nie dostałabym się w wiele miejsc na świecie, gdyby nie pomoc na przykład pilotów śmigłowców, bo transportowali mnie i na Antarktydzie, i transportowali mnie na Nowej Gwinei, gdzie docierałam pod piramidę Carstensz i tak dalej. Natomiast w ogóle możliwość spotkania się w ten sposób na takim festynie lotniczym jest cudowna. Wczoraj latałam szybowcem, cudowne wrażenia też, przepraszam za to cudowne, bo się powtarzam, ale rzeczywiście bardzo fajna impreza. Myślę, że ma duże szanse stać się taką imprezą o charakterze ogólnopolskim, szczególnie teraz, kiedy nie ma Góraszki w okolicach naszego pięknego miasta stołecznego. To myślę, że to takie miejsce, do którego też będę wracać, żeby spotkać się z przyjaciółmi, żeby w takiej rodzinnej atmosferze spędzić trochę czasu i polatać, przyznaję, polatać. Trzymamy panią za słowo i w takim razie mówię do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję.